Cześć, jako że zostałem wywołany do odpowiedzi w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na kierowców, to postaram się krótko odpowiedzieć. Jestem co prawda na urlopie, krótkim urlopie, bo pogoda przepiękna, ale tutaj też można przecież nagrać jakiś materiał. Mam nadzieję, że technicznie będzie wystarczająco dobrze. Wiele kontrowersji budzą pewne tematy związane z badaniami lekarskimi kierowców, dlatego że wiele osób myśli, uważa, że kierowca powinien być absolutnie zdrowy, nie powinno być żadnych zastrzeżeń do stanu zdrowia kandydata na kierowcę i przyszłego kierowcę i obecnego kierowcę, tak? Czyli osoby, które mają prawo jazdy, również powinny być zdrowe. I to jest oczywiście rozsądne, to jest normalne. Należy tak myśleć, no bo jednak osobą, która kieruje pojazdem, może być osoba, która ma odpowiednią kondycję psychotechniczną, czyli stan zdrowia, krótko mówiąc, ale nie jest wcale tak to wszystko oczywiste. Mówi się o tym, że osoby, które mają padaczkę, nie powinny jeździć samochodem, osoby, które mają cukrzycę, nie powinny jeździć samochodem i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie jest to do końca prawdą. Ale rozprawmy się z tym, bo to dość ciekawy temat. Otóż to, jakimi badaniami lekarskimi, jakimi wynikami badań musi legitymować się kierujący, jest określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Jest specjalne takie rozporządzenie, dokument, który mówi o tym, jakie badania trzeba przeprowadzić dla kierowcy danej kategorii, jakie schorzenia są niedopuszczalne, jakie są dopuszczalne. I tutaj warto rozmowę zacząć od tego, że w zasadzie to rozporządzenie dzieli, tak można powiedzieć, kierowców na, nazwijmy to, zawodowych i niezawodowych. Tak się o tym mówi, dlatego że często mówi się, że prawo jazdy kategorii C i D, czyli na ciężarówki, autobusy, to jest tak zwane zawodowe prawo jazdy. Oczywiście niekoniecznie tak jest. Można prywatnie mieć własny autobus albo własną ciężarówkę i niekoniecznie zawodowo, ale prywatnie jeździć, no chociażby kampery duże, takie piękne domy na kółkach, no to są najczęściej autobusy. Kategoria D by się przydała. I nie są one koniecznie wykorzystywane zawodowo, ale tak już się utarło. Zatem można powiedzieć, że rozporządzenie dzieli kierowców na kategorie A i B i oczywiście pochodne A1, A2, B1, B i na wyższe kategorie, czyli C, C1, D i tak dalej. Te niższe kategorie, nazwijmy to amatorskie, oczywiście w cudzysłowie, bo wiadomo, że również na kategorii B, jak i na A można wykonywać zawód jakiś. Te kategorie są traktowane troszeczkę bardziej liberalnie i na przykład takie choroby jak niedosłuch, brak słuchu, nawet całkowita utrata słuchu nie jest przeciwwskazaniem do kierowania pojazdem. Co więcej, nawet przy dużych kategoriach, przy kategoriach C i D również nie jest to problemem. To jest jeden temat. Często mówi się o chorobie o nazwie padaczka, tak zwanej, i to ona wzbudza sporo kontrowersji. Tutaj wbrew pozorom wcale nie jest też tak, że osoba, która jest chora na tą chorobę, nie może absolutnie mieć prawa jazdy. Może mieć. Chodzi tak naprawdę o to, że musi przejść specjalistyczne, dodatkowe, specjalne badania, których lekarz orzeknie, że jednak nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, no bądź też orzeknie, że te incydenty są zbyt częste. Tutaj przepis mówi o, jeśli dobrze pamiętam, 2 incydentach w czasie 5 lat, tych padaczkowych tak zwanych, i tutaj jest to jakaś tam bariera, ale to w dalszym ciągu też jest zawsze decyzja lekarza uprawnionego do przeprowadzenia tych badań, lekarza specjalisty, który jest w stanie orzec, czy jednak jest to ryzykowne, czy nie. Podobnie jest tak naprawdę z pozostałymi wszystkimi chorobami. Podobnie jest z cukrzycą, podobnie jest z chorobami układu krążenia, z chorobami układu neurologicznego. No tu mówimy o padaczce, ale również inne schorzenia są istotne. To bardzo ciekawe, bo tak naprawdę wydawałoby się, że w zasadzie osoba zdrowa tylko powinna jeździć, a jednak nie. Co ciekawe, osoba o złym stanie wzroku również może prowadzić pojazd, jeśli ten wzrok jest skorygowany we właściwy sposób. Jak najbardziej nie ma z tym problemu. Co więcej, osoba, która ma widzenie jednooczne, czyli
czyli jedno oko ma zupełnie niesprawne. No, nie widzi na jedno oko, zdarza się również taka przykra sytuacja. To również nie jest powód, aby wykluczyć taką osobę z kierowania pojazdem. Tu znowu lekarz specjalista musi się wypowiedzieć, czy ten kąt widzenia, zarówno poziomy, jak i pionowy, jest wystarczająco duży i można prowadzić pojazdy. Gorzej jest troszeczkę przy wyższych kategoriach, przy kategorii C, kategorii D. Tutaj faktycznie pewne elementy odpadają. Nie może być prowadzone, nie mogą być pojazdy przez osoby, które pewne choroby mają, ale tu znowu za każdym razem musi wypowiedzieć się lekarz specjalista. Czyli tak krótko mówiąc, z góry nie skreśla się nikogo z możliwości prowadzenia pojazdów. To chyba jest dobra wiadomość. Ja zwrócę uwagę jeszcze na jeden element, o którym mało kto wie, tak zwane kody. Są takie kody, które wpisywane do prawa jazdy ograniczają możliwość prowadzenia pojazdu w pewien sposób. I przykładowo może być tak, że masz kod, który zobowiązuje cię, i to jest najczęściej stosowany kod, do jazdy w okularach. Jest taki kod 0101 albo 0102, kod, który zobowiązuje do jeżdżenia w szkłach kontaktowych, albo kod 0106, tutaj wymiennie, dowolnie, albo w okularach, albo w szkłach kontaktowych. I pamiętajmy o tym, że musimy wtedy stosować tą korekcję wzroku. Jeśli zostaniemy zatrzymani przez policjanta bez tych okularów, a mamy orzeczone, no to tak naprawdę zostaniemy potraktowani jako osoba, która nie posiada uprawnień do kierowania tego pojazdu, bo ty masz uprawnienia, ale pod warunkiem, że spełnisz właśnie ten obowiązek, w tym przypadku kod dotyczący okularów. Ale tych kodów jest kilkadziesiąt i one są bardzo, bardzo różne. Niektóre są bardzo ciekawe. Na przykład jest taki kod, który ogranicza możliwość prowadzenia pojazdu tylko do dnia, do pory za dnia. Kiedy jest ciemno, nie można prowadzić pojazdu. Jest inny jeszcze ciekawy kod. Ograniczenie do danej miejscowości. Możesz mieć prawo jazdy na konkretną miejscowość. Tak, poważnie. Zupełnie poważnie. Może tak być. Ja nie znam nikogo, kto ma akurat taki kod. Prawdopodobnie, jakby z góry zakładam, oczywiście zastrzegam, ja nie jestem przecież lekarzem, ale spodziewam się, że taki kod właśnie stosuje się do osób, na przykład, które mają problemy z pamięcią. Jakąś taką pamięcią, która nie pozwala im się odnaleźć, na przykład, tak? Chociaż, no, ciekawe pytanie, czy one mają pamięć na tyle sprawną, aby pamiętać przepisy ruchu drogowego, prawda? Ale są, jest mnóstwo kodów dotyczących właśnie niepełnosprawności, a więc pewnych korekcji elementów sterowania pojazdem, w innym miejscu przełożony hamulec, sprzęgło, biegi itd., itd. Dostosowuje się pojazdy właśnie do tych ograniczeń, żeby osoba, która jest osobą z niepełnosprawnością, mogła po dostosowaniu pojazdu, mogła korzystać z tego pojazdu, być pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zarówno treść tego rozporządzenia, które niedawno zostało znowelizowane, jak i informacje dotyczące kodów postaram się podlinkować pod tym materiałem, żebyście sobie mogli zajrzeć, przeczytać. Nie jest to długi tekst, ale naprawdę, szczególnie te kody polecam, warto się zapoznać, bo to jest naprawdę ciekawe doświadczenie, jakie rzeczy można ograniczyć kierowcy, żeby jednak dać mu szansę prowadzenia pojazdu, tylko w sposób dostosowany do jego możliwości. Tyle, mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Konkluzja jest taka, że prawie wszyscy mogą mieć prawo jazdy wbrew pozorom, tylko niektórzy z pewnymi ograniczeniami. Zapraszam do oglądania moich materiałów, zapraszam do korzystania z materiałów naprawko plus te pakiety, które dotyczą niektórych miast egzaminacyjnych, które przygotowujemy. Myślę, że są bardzo ciekawe, kursanci bardzo je doceniają, mam świetny feedback i obiecuję, że powoli, WORD po WORDzie, ośrodek egzaminacyjny po ośrodku egzaminacyjnym, będziemy rozszerzać te materiały. Staramy się, no, tym razem akurat wreszcie kilka dni urlopu, ale już za tydzień wracam do pracy i jedziemy do kolejnego ośrodka egzaminowania. Zatem na egzamin życzę powodzenia, poza tym wszystkiego bezpiecznego.